dzisiaj jest mróz, ale nas mróz nie rusza. Ekipa się zbroi. Lecimy na tor trochę polatać. Dziś wróciła do łask CRF-a. No i wraca nasz KDX. Zobaczymy, jak on na torze dłusów sobie poradzi. No bo KTM-a nie ma. Sprzedany. Będzie KTM. Będzie. No dobra, to widzimy się później. Dzięki, jadą. Panie Robercie, jak tam się Honda będzie opalana? Nie wiem, wywaliła się i wszystko się paliwo porozlewało. Porozlewało się paliwo. Się odpali. Się obleje, się podpali. Tam są sprzęty, tu jest ekwipunek, lecimy. Nasze sprzęty rozpakowane. Kiełbasa ponoć ma być. Ja zaraz smażę. Smażymy kiełbasy, tu jest ekipa. Jest młody. Jak tam ma lat? Jak masz na imię? Oskar. 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 Jeździsz trochę na motorze? Nie. Nie, no tak na razie początkujący. No dobra, a kogo wolić bardziej, ojca czy matkę? Matkę. Dobra, chciałeś? No dobra, mamy tutaj śnieg, zobaczcie. O. A my co? A my z motodzikowani przyjechaliśmy pojeździć. No. On ma czas. No. Będzie paliwo tylko brać. No i co? No i powoli zbieramy się, zaraz dojadą następni i będziemy sobie brykać, patrzymy. Ale parę kółek się rozejdzie. Dobra, rozpalamy maszyny. Płonie ognisko i szumią pieje. Panie Robercie, jak tam? Elegancja Francja, powiem panu. Podobujemy się, kurwa, panie, ognisko się pali, kiełbasę się je. Motory stoją. Motorek niech se stoi, zdąży do wiosny się najeździć. Nie, absolutnie, motor musi jeździć. Tego człowieka proszę nie słuchaj, bo on gada głupot. My zimą nie. O. Dwie godziny już minęło, a Olka nie ma. Cześć wam wszystkim. Cześć. Rodzina motodzików. Żółwik. Siema, mało lat. Puszczaj motor. Nie, wyprostuj kierownicę. Hamulec przedni, dobra, puszczaj go. Dobra. Jedziemy. No dawaj, do tu. Jest i kat. Skąd go, bo jak możesz kojarzyć. Skąd go mogę kojarzyć? Skąd ten motor? Gdzieś taką maszynę zakupił. O, jest tutaj. Z motodziku. Tak. O, od małego. Na motorkach. Ale młody, opieraj. O. Manuszkę, zobacz, cyk. Jak tam? Będziesz jeździł? Prawie jak ten. Prawie jak ten, tak jest. Który ci się bardziej podoba? Mój twój, bardzo dobrze. Ale motorów, co? Wyryna do wyboru, do koloru. No i dobra, palimy ogień.
Sprzęt nie wytrzymał. Proszę zobaczyć, co się stało. O kurwa, widać to? Proszę zobaczyć, co się stało. Obcięło felgę. Nie wytrzymał. Dobra, ale bierz go za tył. Ale tam te szprychy były chujowe, teraz byś musiał koło całe. A przecież tak o tak się skończył, że nie wyjebałem. Chorągiewka zrzuca. Podjedziesz, gdzie go pchać? Tak, tak. Kurwa!
Jeszcze takie coś, co się nie stanęło. A mówiła stara. Co? No. Ale jak się złożył. Pierdolę, mam cię przygrobić, nie wyjebałem. Kurwa, takie coś. On nie ma się złożył, to został na to, tak? No całe szczęście, z piasty się wiesz, wyjebało, nie? No co? Proszę państwa, jeżeli ktoś będzie KDX-a trenował na takim torze, no to trzeba zwrócić uwagi na koła, bo nie są przystosowane do tego. Trzeba zmienić koło. Ale jak wyjebało wszystko na raz. Aż mnie przez kierownik mam. Ale będzie kobita zła. Powie, kurwa już popsuł. Trzeba będzie go na deskach ustawić, żeby nie widziała. No co, dobrze, że nic nie stało. To to tam wiesz, koło się zmieni. Chodź. Nie. Zobacz, co się stanęło. Wszystko na Grześka, no. Zobacz, co się stanęło, no. Się wzięło i się urywało, no, na tych hopi tam. Hop, pum. Na czyja wina? No, właśnie, no przecież... No, no właśnie, no. Gumowe szprychy i... Jadą warchlaczki. Młode warchlaczki. Młode warchlaki, ja. A gdzie maciora? No i tak, trzeba uwiecznić koło motodziłkowego pojazdu. Kupuj. Kupujcie tylko. Tylko. Trzyma napięcie, także wszystko w porządku. Na rzębatce można kitować. Wszystko w porządku, sprzęt dobry, matka uratowała. A tylko trzeba wyjechać, ono nie wyjdzie już teraz? Nie, no tak, trzeba wykręcić to. No pewnie za. Wybiła ma, ale powietrze jest, najważniejsze, no. Że powietrze. No ważniejsze, że jest powietrze. To się nie skontrowało. Te szprychy, bo wyciągnęła. To się nazywa loża szyderców. Zrobił mi zdjęcie. Loża szyderców. I już na motodziki. Facebook, Instagram. Wszystko. Także wszędzie łapki, komentarze, lajki. Kanapki. Herbata, kawa. Jak młody, zobacz co zrobiłeś. Co zrobiłeś? Popłyłeś motor. Ha, ha, ha. Zobacz. Cieszę. A, ale dźwięk. No i co? Dobrze idzie. Dobry, jak tam było? Sesja udana? Bardzo dobrze. No, no nie. Słuchaj, bardzo dobrze. Co ty gadasz? No kurwa, ładnie, równo, elegancko, spokojnie. Ale kurwa nie miałeś. Dobra. Poczekaj. Spokojnie. A ty, ona sama skacze. Kurwa, się bawiam, ona sama. Ona sama, już mogę. 350 się najlepiej tutaj jeździ. Słuchajcie, super. Ja myślałem, że to będzie, a tu kurwa, dzieciaku. Tam je wyrzuciło. Ładnie, no to normalne. Ten ciało, wiesz, widziałem. Trzeba chyba bardziej stać, tak jak mi tak samo zwracają na to uwagę. Ale już ręce miałem. Tak.
Ale przejeździsz. To kopa, ja myślałem, ona sama. Sam leci. Tylko pamiętaj, żeby trochę się do tyłu posunął, do połowy. Żeby w ten sposób, bo tak. Aha. Nie do przodu, żeby nie na przednie, tylko... Do tyłu, żeby na tylne koło. A bo na równo, wiesz, najlepiej. Ale dobra, zaraz... Słuchajcie, no to co, sprzęt zapakowany. Teraz wam pokażemy. Tak, on to niestety wraca na przyczepie z tym kołem, co widzieliście. No i KBX wraca, no niestety, położony jak nie pamiętam. I co, dzisiaj było fajnie, do następnego, trzymajcie się, na razie, pozdrawiamy. Pa, pa, pa.